Hej, witam na 48. odcinku Dragon Age Origins na modach. Wróciliśmy do Ostagaru i stoimy przed wejściem do wieży Ishal, ale jeszcze sobie uzupełnię trochę miksturek okoteczniczych. Niech będzie za 20. No i teraz patrzę, że czegoś mi brakuje. Potrzebuję też umieć wyprodukować zwykłą miksturę z lirium. Ja nigdy nie pamiętam, który schemat kupić. Dobrze. Chodzimy. Zapis. Jak każdy. O. Dobra. Dobra, to działamy. No pięknie działacie, ja nic nie muszę robić. Tu znowu będą pułapki. Normalnie nic nie muszę robić. Nie ma tu już pułapek. Mori, gdzie ty się ryjesz? Na sam przód. Mori, dawaj dziada w klatkę. Zajęta. To klątwa podatności. Od razu mrozimy. No pięknie! Normalnie, co mi idzie tak łatwo? Ja tu prawie nic nie zrobiłam. Ja jestem w ciężkim szoku. Oczywiście. Muszę sprawdzić, czy jestem na łatwym. Normalny. Coś niesamowitego. Wojownik Genlocków. Zrobione. Dobra, zaraz tam przyjdziemy, tylko jeszcze wszystko pozbieram. Nie wiem, gdzie iść. To jeszcze tu. Nigdy nie wiem, skąd przyszłam. Stąd przyszłam. Chyba śmieci. Tarcza pomiotu sobie darujemy. Już nie ma miejsca. To chyba coś trzeba wyczyścić z ekwipunku, bo nie zmieszczę części od Kejlana. Dowódcy. Co ja mogę wywalić? Buty kołcze. Kołcze. Buty kołcze. Na pierśnik oczywiście nie. Tarcze. Jeszcze wezmę i zaraz coś... No właśnie. Zniszczę nie to, co trzeba. Dobrze. I tutaj już przeciwnicy się szykują. Tam są! Teraz tędy wlezą. O, jak jest ich dużo! Oczywiście! Ja znowu nie mam tu przygotowanych miksturek. Dobra, bomba lodowa. Oczywiście jest bomba porażająca. Bomba ogniowa. Butelka z kwasem. Może ja sobie wilczka wyczaruję. To zawsze musi się kończyć i zabijać. Musimy zwyciężyć.
niego jak przecinek. O co chodzi? Ja tego nie rozumiem. Co tu? Kupa śmieci? O tak, kupa śmieci. Co mi tak łatwo idzie? Ja tego nie rozumiem. Nie no, łuk pomiotów już to wywalam. Mały ukruszony też wywalam. Dobra, szybko sprzątamy. Duży kryształ. Dobra, tu nie ma ze skazą. Brył komiask. To nie jest byle co. Dobrze. Przez dziurę i na dół. Nie chcę nawet myśleć, dokąd to przejście prowadzi. No. Ale tutaj jeszcze mamy coś do zebrania, rumowisko. Znowu łuk. I od razu muszę sprzątać. I tu rumowisko. Topór popielni wojowników. To no też tego nie używam. I wywalam. To zabarykadowane, nie? No i zaszkodzi kliknąć. No i tutaj schodzimy. Do otchłani. Zrobione. Musimy natychmiast uderzyć. No, obuszył mnie dziad. Oczywiście pająki. Kusza, o, mistrzowska runa, aj, owszem, ale kusza już wywalam. U nas tu nikt z kuszy nie korzysta. Do ataku! Zapis. Rumowisko. Czarownicza runa od minerytu. Też można zejść na zawał, naprawdę. A niech to. No to już tak ich na hita nie rozwalam. O nie, Mori. Za blisko te czarodziejki tych potworów. A czemu ja nie mam mojego wilka? Dobrze nam poszło. Dobrze nam poszło. Wilk do nogi. Jak każesz. Ej, tu rumowisko. Te winterska tarcza. Nawet nie biorę.
Chodźcie, chodźcie. Gdzie ci tu się... Gdzie on leci? Gdzie wy tu uciekacie? Zbiegają. Zrobione. O kurde, czycie. Dobrze. Zapis. Rumowisko. Ekspercka runa dwimerytu. To w takim razie ja jedną wywalę, gdzie te runy będę mieć tu. Tutaj. Nie tu. Czyli czarownicza nam jest niepotrzebna, jak mamy ekspercką. Dobra. Opis. Znowu pająki. Kuferek. Topór bitewny i pancerz kurczy. Ani jedno. No muszę coś odwalić. Nie wiem, co zrobić z bryłką, miazgiem, bo wydaje się być czymś dobrym. Nie mam pojęcia. Zbroja łuskowa. Widzę Mori. Zadziałała z klatką. Dobrze. Kogoś chyba już pierdziela pająk. Dobrze się spisaliśmy. To teraz idziemy tu. A już się boję. Tak. Sił tego potwora. Mori, chyba dałaś klatkę. Damy mu jeszcze naszą klątwę i... A kopię to, a to...
atakować Mori? Ty dziadu, masz tu krwi w paraliżu. I osuj się kobietą tutaj. Dobra, win. Użyłaś pięści, dobrze. Już prawie zabił mi Mori. Jest. Za króla. To było piękne. A teraz jeszcze z cieniem. Nie ma tak jak walka z cieniem. I to jeszcze szkieletora. Powolny szkielet. Trzeba ci dać miksturkę. Wszystko. Sztylet Duncana i miecz Duncana. Ja nie mam miejsca. Co tu wywalić? Co tu wywalić? Granat. Za dużo. Wiecie coś? Nic nie powiecie? Regeneracja. Nie mogę zapisać, ale tak, czarujemy wilka, czemu zapomniałam. No to nie koniec. No nie zmieszczę tego. Najważniejszą rzecz mamy. O nie, nekromanta. Win, bierzesz miksturkę. Mori. Dziada w klatkę. Jest. Win. Jak on jest w klatce, dawaj mu skamienienie. Tak też zdrowo. A teraz? Miksturka. Pięść. Jest. Gotowe. I on ma tu ostatnią rzecz. Czy ja mam miejsce? Oczywiście, że nie mam. Znowu nie wiem, czego się pozbyć. Strzały nieczystości. Wielki miecz. Wielki miecz też wywalam. Dobra. O ja. I cały komplet szarego strażnika. To jest wszystko. Trzy rzeczy jeszcze trzeba wywalić. Co ja mogę wywalić? Mistrzowska. Ekspercką wywalam. Ekspercka runa nie przyda się. Teraz rozdamy... Oto jest! Aha. Ostatni element. To był długi dzień. Z tymi workami pod oczami wyglądasz równie staro jak ja. A ty, pani,
Ośmielę się powiedzieć, z każdym dniem wydajesz się coraz młodsza. Uważaj, z kim flirtujesz, młodzieńcze. Gdy obudzisz się jutro u mego boku, znów zacznę przypominać twoją babkę. U twego boku? Słyszałeś, co powiedziałam. Nie pierwszy raz obudziłabym się w łóżku z młodszym mężczyzną. Czy wszystkie kobiety z wiekiem stają się tak nikczemne i przebiegłe? Tylko ja, mój drogi. Tylko ja. Mori, nic na to nie powiesz? Dobrze. A ja spróbuję im rozdać cukiereczki, ponieważ nie mam miejsca we ekwipunku. Alisterowi już nic nie trzeba. Ale Mori trzeba dać. Dobra, Mori. Masz tutaj tę osłodę życia. Ciekawe. Masz tu jeszcze jeden. Ciekawe. I jeszcze jeden. Ciekawe. Teraz zmieszczę w takim razie to. Dobrze. No to zakończyliśmy naszą misję. Tu już nie ma nic więcej. Chcę tu iść. Dobra. Do tunelu, czyli muszę się obrócić. Moja orientacja w terenie nie istnieje. No tu jeszcze... Aha, szkieletor tego nie biorę. Gdzie tu mamy zejść? Tutaj. Tak, tu musimy teraz iść. Reksio skłonił i spuszcza głowę. Alisterze, nic ci nie jest? Zostawili go tu, żeby zgnił. Musimy coś z tym zrobić. Musimy. Był członkiem rodziny królewskiej i zasługuje na stos pogrzebowy. Był zacnym człowiekiem, który chciał osiągnąć zbyt wiele i umarł zbyt młodo. Zasługuje na tę odrobinę szacunku, jaką możemy mu w tej sytuacji okazać. Rek się smutno wyje. Kontynuuj. Morrigan się nie zgadza, naprawdę? No Morrigan, co? Trzeba było Kaylana wysłać wilkom na pożarcie, naprawdę? Opanuj się, kobieto. W którą stronę mamy iść? Mapa świata, czyli w przeciwną. Tu? Zawsze pójdę nie w tą stronę, oczywiście. No i tu już nie mamy nic do zrobienia. Wrócimy do obozu. I może z nimi da się pogadać na temat ostatnich wydarzeń. Cały czas nie wiem, co jest tutaj z moją grafiką. Tu będziemy mieć coś dla Alistera. Tak. Kielich.
do łączenia. To dla mnie? Naprawdę? Robi wrażenie. Ja myślałam, że coś więcej powiesz. A tu resztę rzeczy dla Obrena. Nie mam nic więcej. Dobra. Trzeba ci czegoś, moja droga? Ja mam kilka pytań. Oczywiście. O Szarej Straży? Raczej o tym, co z niej zostało. Aha, nie ma więcej pytań. Przynajmniej, gdy chodzi o Szarą Straż. Dobrze. Trzeba ci czegoś, moja droga? Nie, wszystko. Awin, coś skomentujesz? Gdzie ty jesteś? Co cię trapi? A nic. A może z kręgiem? Odpowiem najlepiej, jak będę umiała. Nie mam żadnych pytań. Nadal nie wiem, czemu te kolory mi tak dziwnie to wyglądają. To my w takim razie teraz wybierzemy się do Denerim, ale jeszcze sprawdzimy to co dostaliśmy. I teraz tak. Ali? Rękawica Kaylana? A może... No i nie wiem, co lepsze będzie. Hełm Kaylana. No to chyba ubieramy w Szarą Straż. Dobra, czyli tak. Rękawice Szarego Strażnika. Buty. Hełm. Co tu będzie lepsze? Ale tutaj niby zbroja dowódcy jest lepsza, ale na razie damy to. Jak Szara Straż. No i co tu będzie lepsze? Zbroja dowódcy straży. Porównujemy. Zbroja dowódcy straży ma 15% do obrażeń przy trafieniu w plecy. No i nie wiem. A Kaylana. Pancerz 8. 18-38, dobra. To ja mam pytanie do was, moi drodzy widzowie. Co będzie lepsze dla Alistera? Jaka zbroja? Ja nie wiem, nie mogę się zdecydować. I teraz miecz Duncana, ostrze Marika. No i też mi się wydaje, że ten miecz, który teraz ma, jest lepszy. A jakbyśmy dali coś Zefranowi? Co ty masz? Strażnik Przysięgi i nóż Olafa.
Już tyle Duncan, jak będziemy się na smoki wybierać. Nie wiem na razie, co zrobić. Idziemy jeszcze coś posprzedawać. Gdzie jest Bogdan? Na razie, żeby mnie nie obciążały te zbroje, ja je wszystkie tutaj wrzucam. Rękawice ze skóry smoka. Tu miały być. Kaelana. Albo ręki Kaelana. Już mamy trochę miejsca. To sobie jeszcze zostawię, ale bryłką miazga sobie tu przeniosę. I to przeniosę. Dobra. A tu posprzedajemy? Na pewno nie interesuje cię ten kapelusz? Może para kolczy? Z pewnością Już. I teraz tak. Ja tu mam czegoś za dużo. Malachit. A czy ty będziesz mieć na przykład jakiś przepis na... Nic, nie masz. Tarcza króla Marika. Lalka Alistera. Dobra, na razie nie wiem. Teraz idziemy do Denerim. Denerim, jak zwykle weźmiemy tak. Sobie Alistera. Teraz będziemy chodzić tylko po zakupy, to wydaje mi się, żadna czarodziejka się nie przyda. Tak. Bardziej chodzi o ciekawe rozmowy. A teraz będę mieć walkę. No to będzie ciekawe. Denerim. No, to się pozbawiłam czarodziejki, no. To eskapadę. No, pięknie. To my tego nie przeżyjemy. Przestaniesz ty w końcu żreć? Oho. Słuchaj. No co? Głodny jestem. Napchasz się w obozie. A teraz skup się na tym przeklętym trakcie. Słuchaj. Gapię się i gapię, a nikt nie nadjeżdża. Czy choć jeden z was może uważać? Słuchaj. Hej, kto tam? Świetnie. Czy my damy radę bez czarodzieja? Tu sami bandysi. Nie będzie. Muszę tu wziąć miksturkę. Ta bandytka taka silna, idziemy ciebie walnąć w plery. Chodź i spróbuj szczęścia. Dobra, leczonko, wszyscy. Prawie. Dobra. Wydaj rozkaz! Ale zabawa! Ale zabawa! Blisko! Poradziliśmy sobie. Gdzie ty mi tu, jak się tłuczesz?
poradziliśmy sobie, ale to jeszcze nie wszyscy. Wszyscy nie, jeszcze nie wszyscy. Tu jeszcze jeden banditem. Teraz są wszyscy. Co to było? Dobra, Lil, trzeba dać punkty 6. Chyba 23 musi mieć siłę do czegoś, już nie pamiętam. Spryt. Zręczność. Co my ci tutaj damy? I co tobie tutaj dać? No ty też będziesz czarować zwierzątka. Ale tu ci damy najpierw mistrz ucznictwa. Mistrzowie ucznictwa śmiertelnie groźni, gdy korzystają z łuków oraz kurz, otrzymują premię za korzystanie z talentu celowania ognia zaporowego. Masz ogień zaporowy? Okaleczającego strzału, krytycznego strzału, zabójczy strzały, szybkiego strzału oraz druzgocącego strzału. Talent ten niweluje także obniżenie szybkości ataku, gdy postać ma na sobie ciężką zbroję. W przypadku masywnej zbroi szybkość ataku zostaje obniżona. Dobrze. A damy ci jeszcze przywołanie niedźwiedzia, ale może za, jak już nie będę mieć co. Co by ci tu inwestować? Krytyczny strzał, Tomasz. Graj. Zapis. No i teraz trzeba zbierać. Nadal nie trafiłam na mety Eurypa. Przywódca bandytów. Młot. Znowu zbieram śmieci. O właśnie, Lil, nie dałam jakiś strzał? Oczywiście, że nie dałam. Ognista strzała. O Boże, tarczy. Średni kielich. Takie badziewie. Zrobione. Jak każesz. Sztylet. Wszystko na sprzedaż. To jakaś pułapka. Pułapka. Co to? Pułapka? No, pułapek ci u nas dostatek. Czy to już wszystko? To już wszystko, droga powrotna, to teraz tą stronę. Jeszcze jedną pułapkę. Dobrze. No, idziemy tu. Dobra, zapis. No i do Denerium w końcu. No, poradziliśmy sobie bez czarodziejek. To ciekawe. Wcześniej, zawsze jak tutaj się zalazło, tutaj, to inicjowało to dialog. A nie wiem, czemu teraz nic nie mówią.
I cisza. Nie powiecie nic? Nic nie mówię. Czy tutaj... Tu nie mamy nic do załatwienia. Idziemy zatem do cudów teraz, ponieważ potrzebuję kupić sobie coś. Chociaż... pogadamy sobie z Lizeli, jak mamy przy sobie Lil. To może być ciekawe. Miło mi znów cię widzieć. Czy przyciągnęły cię tutaj moje kwiaty? A może dość już masz zapachów miasta i chciałabyś kupić któryś z moich orlezjańskich olejków? Chciałabym coś bardziej praktycznego. A miły zapach nie jest praktyczny? Ferelden nie jest już miejscem pełnym barbarzyńców. Ludzie oceniają innych, używając nosa, uszu i oczu. Ale ty wyglądasz na lepiej uzbrojoną niż moi pozostali klienci. Już nie pamiętam, czy... Może szukasz płatnerza? Nazywa się Wade. Ma zakład na południe stąd. Prawdziwy z niego artysta, wiesz? Skąd jesteś? Pochodzę z Orlei. Słyszałaś o nas, prawda? Denerim to wspaniałe miasto, ale ja tęsknię za moim Valorio. Pięknie tam o tej porze roku. Dobra, muszę już iść. Nie pamiętam, czy z nią gadałam. Myślałam, że Lil się włączy w rozmowę. Wytwory krasnoludzkiego rzemiosła! Tutaj też dało mi się dobrać do tych kufrów, ale teraz nie pamiętam, jak to było. Cuda, teraz to będzie tutaj. Potrzebuję kupić. Właśnie. Już z tobą nie mamy nic do porozmawiania. Tak? Mamy. Byle szybko. Mamy. Mam tutaj pismo od twojego mistrza. Dziwne. Zobaczmy. Czemu ty masz głos ze Frana? Oddałem mu 7 najlepszych tygodni mego życia. Cóż, przynajmniej nie będzie już mną pomiatać. Ha. Zadanie nam się zrobiło. Zakończenie okresu nauki. Odszukaj trójkę uczniów i wręcz im wypowiedzenie. Dwoje spośród nich znajdziesz w Denerim. Trzeci stara się zdobyć pewien rzadki przedmiot w Orzamarze. To mam nadzieję, że on będzie w Orzamarze. Zapomniałam, że tu jest ten uczeń. Dobrze, coś chcę kupić. Witaj w cudach Tedas. Sprzedajemy towary wykonane przez krąg oraz rozmaite antyki. Czy chcesz obejrzeć coś konkretnego? Tak. Receptura. Potężna mikstura z lirium. Zwykła mikstura lirium. Nie masz? Dlaczego nie masz? Why? Ja chcę zwykłą miksturę. Potężna, silniejsza. Silniejsza mikstura. To weźmiemy silniejsza mikstura z lirium. Dobrze. Słabe mają statystyki te różdżki. Dobra. A czy mogę? Żelazny pierścień, tak. Pozbędziemy się tego. Pozbędziemy się tego przy okazji. Dobrze. Czyli wszystko. To zakończyliśmy zakupy. Czy ja mam pył lirium? To tutaj. Trochę jest. Dobrze. Będziemy musieli jeszcze wrócić do Kręgu Magów, ale tam wyślę nas fabuła. Teraz znowu do obozu.
Bo nie mogę tutaj drużyny wymienić, to jest bez sensu. Teraz będę potrzebować czarodziejki. A oni nic nie mówią, jakie to jest smutne. Teraz wracamy do obozu wymienić ekipę. Dobra, i to wszystko. I z powrotem. Tak? I teraz będziemy potrzebować zawsze Ali. Tak. Teraz Win. Tak. I Lil. W rzeczy samej. I w tej ekipie idziemy teraz do Orzammaru. Najpierw góry Mroźnego Grzbietu. No, oczywiście. A, to tylko handlarz. Masz złoto, wędrowcze? Skoro Orzammar jest odcięty, stary Degrin może ci zaproponować upust. Mam doskonałą broń i pancerze wykonane przez krasnoludów. Zobaczmy, co tam masz. Ty masz jakieś fajne prezenty. Bierzemy malunek. Bierzemy. I jeszcze buty. O, bierzemy. Dobra. Księga rzemiosł rozmaitych. To na razie za drogie. Czy ja ci mogę coś sprzedać? Tarcza. Dobra. No właśnie. I teraz jeszcze sprawdzę, czy ja mogę Lil w coś przebrać, bo dała mi punkty. I teraz starodawna elficka zbroja będzie lepsza dla niej. Dobra, starodawna elficka zbroja. O, jaka ładna. Starodawne elfickie rękawice. A pewnie jak miałam jakiś hełm, to go rozwaliłam. I nie mam punkcików za komplet. No, jakoś to przeżyjemy. Butów też tutaj nie mam. Dobrze. Tak, ty wyglądasz? Okej. Okay. Dobra, drogę. Dużo czasu to my nie działamy w Orzammarze. W tym odcinku, ale tak to my to zostaniemy na długi czas. I tutaj już nas nic nie napadnie po drodze. A właśnie, jak tutaj się Ali w nowej zbroi szarego strażnika prezentuje? Dobrze. No i mam dziwne kolory. Oni dziwnie wyglądają, tak dosyć niezdrowo. Nie wiem, co tu się porobiło z tą grafiką. Nie wiem, co zrobić, żeby była bardziej normalna. A tu może być jeszcze jakiś uczeń, któremu trzeba wręczyć wypowiedzenie. A może już to zrobiliśmy, a może jest w środku? Słyszałeś o tym synu Marika? Jakiś bękard z Redcliffe. I co, mamy teraz klaskać na jego cześć? Jeśli Arl Emon go popiera, to chyba powinniśmy. Nie wiem, czemu Arl Emon wszystko komplikuje. Myślałem, że skończy te durne kłótnie, a nie tylko bardziej wszystkich rozjuszy. Może mówi prawdę. Pomyślałeś o tym? Ciekawe, ciekawe. Słyszałeś o tych magach na jeziorze Kalenar? O. Pozamieniali się w stado demonów. Nie. A templariusze chociaż ich wybili? Nie.
chyba wyzdrowieli. Raczej spiskują z pomiotami, żeby przejąć kraj. Nie chcę nawet o tym myśleć. Ciekawe. Jeszcze będziecie coś gadać? Słyszałeś o tych myśliwych z Oswin? Regent ich powywieszał, jak lisy. Niemożliwe. Ależ tak, jest z tego dumny. Mówi, że to samo zrobi z resztą banów. Nie mogę w to uwierzyć. Tak nie można. Normalnie oni są ciekawi. Co jeszcze powiecie? Więc gadałem wczoraj z tym myśliwym. I wiesz, co powiedział? Z tym, co mówił coś o wilkołakach? Z tym samym. Mówi, że widział je jak na dłoni. Ciekawe, co takiego wypił. Na pewno też widział, jak bohater Dane kroczy pośród nich. I pewnie Andrasta zaraz za nim. Pewnie tak. Jak? Co mówił twój wuj? Robi, co mu kazałeś? Nie tak głośno. Bo co? Nikt nas nie słucha. Widzisz tu jakichś żołnierzy? Dość mam szeptania po kątach. Słuchaj, powiem ci później. Chyba, że będziesz się dalej wydzierać. No to ciekawe. Czemu ci potężni magowie nie rzucą takiego czaru, co zabije wszystkie pomioty? Bo są okantrzy ci potłuc ci wszyscy magowie. Byłeś na targu? Nie ma tam za wiele towarów. I prędko nie przybędzie, zobaczysz. Najlepiej się do krasnoludów wybrać. Na pewno żaden pomiot ich tam pod ziemią nie dorwie. Nie wpuszczą cię. Będziesz stał pod wrotami i zbierał grosiki do czapki. Zaraza z tymi chciwymi małymi draniami. Najlepiej się do krasnoludów wybrać. Na pewno żaden pomiot ich tam pod ziemią nie dorwie. Już chyba powiedzieli wszystko. Nie wpuszczą cię. Coś niesamowitego. Więc jesteś kobietą, Leliano, tak? O. Doprawdy? To ci dopiero. Jak to się stało? Potrzebuję rady. Co mam zrobić, jeśli uważam pewną kobietę za kogoś wyjątkowego i... Chcesz zdobyć jej względy? To posłuchaj tej rady. Nie powinieneś kwestionować jej kobiecości. Ach tak. Cenna uwaga. Dlaczego pytasz? Boisz się, że wszystko nie potoczy się samo? A czemu miałoby pójść dobrze, skoro zadaję kobietom pytania o płeć? To ci tylko dodaje uroku, Alisterze. Zachowujesz się trochę niezręcznie. To bardzo ujmujące. Więc powinienem być niezręczny? A nie kazałaś mi przypadkiem tak nie robić? Bądź sobą. Wiesz, jak to robić, prawda? Dobra, zapomnij, że pytałem. Te rozmowy między nimi, to ja to uwielbiam. Dobrze, uczniu, mam dla ciebie info. Czym mogę służyć? Mam tutaj pismo od twego mistrza. Aha, to powinno być ciekawe. Cóż za styl, ten człowiek to prawdziwy erudyta. Znowu głos Zefrana. To dla mnie zaszczyt zostać zwolnionym przez kogoś takiego jak on. Dobry, dziś mamy dzień. Zaktualizowano zadanie. Odszukaj trójkę, to jeszcze gdzieś mi został jeden. Twoje spośród nich znajdziesz w Denerim. To którego gdzie przegapiłam. Aren, masz coś do powiedzenia? O, ty chcesz rozmawiać ze mną? Zaprawdę zaszczyt to dla mnie, że ktoś tak dobrze uzbrojony raczył dostrzec skromnego kupca. Mieszkasz na powierzchni? Ktoś musi. Handel z innymi rasami czasem zamiera. My, powierzchniowcy, jesteśmy deską ratunkową Orzammaru, choć odmawia nam się przywilejów kasty. Kongres mówi, że odwróciliśmy się od kamienia, ale wciąż używają towarów, które im dostarczamy. Hipokryci. To nie w porządku. Ktoś powinien coś zrobić. Może coś się zmieni, nim moje dzieci dorosną. Byłeś już kiedyś w Orzammarze? 2 razy w roku. Nie opuszczam straganów dzielnicy pospólstwa, ale widzę dostatecznie dużo. Orzammar jest bardzo zamknięty w sobie. Mój dziad mówi, że straciłem zmysł kamienia. Nawet nie pamiętam, żebym go kiedyś miał. Urodziłem się na powierzchni. Nieważne, czas już na mnie. W takim razie życzę szczęścia. No to pogadaliśmy z krasnoludem. Powierzchniowcy. To coś powiecie?
Ile jeszcze? Niech ktoś się od nich dowie, ile to ma jeszcze trwać, bo to jakiś idiotyzm. Tracisz czas. Wstęp do Orzamaru mają tylko krasnoludy. No, to właśnie ciekawe, jak my tu wejdziemy. A tu będzie bitka teraz. To tak łatwo nie przejdzie. Dla całego król Logan nie będzie tolerować zatrzymywania jego posłańca. Beata, ta ziemia jest zarządzana przez niezawisłych królów krasnoludzkich. Nie wolno mi nikogo wpuszczać. Król Logan żąda posłuszeństwa deshirów, lordów, czy jak tam nazywacie tych z kongresu. Jestem jego osobistym posłańcem. Nie obchodzi mnie, czy jesteś jego posłańcem, czy podcieraczem dupska. Póki nie zadecydujemy o sukcesji, tylko krasnoludy mają wstęp do Orzamaru. Mam w Orzamarze ważne sprawy do załatwienia. Na pewno nie są ważniejsze od moich. Co? Twoje sprawy muszą poczekać. Orzamar musi pozostać wolny od wpływów z zewnątrz, dopóki nie zostanie wybrany następca tronu. Nikomu nie wolno wejść. Muszę pomówić z waszym królem. To pilne. Nie ty jedna. Jeśli nie wpuścili mnie, to nie wpuszczą nikogo. Orzamar nie ma króla. Endrin Edukan rozchorował się z rozpaczy po utracie synów. Niecałe 3 tygodnie temu powrócił do kamienia. Kongres głosował już 100 razy i wciąż nie wybrał następcy. Jeśli nie dogadają się prędko, grozi nam wojna domowa. Jestem szarą strażniczką. Ten traktat zobowiązuje Orzamar do udzielenia mi pomocy. Strażnicy zabili króla Kejlana i o mało nie doprowadzili Fereldenu do zguby. Król Logan wypowiedział im wojnę. Faktycznie. To królewska pieczęć, co oznacza, że to sprawa międzynarodowa, a zatem sprawa kongresu. Przechodź, szara strażniczko. Wpuszczasz zdrajczynię? Obcą? W imieniu króla Logena żądam, byście wymierzyli sprawiedliwość tej plamie na honorze Fereldenu. Zastraszanie. Zmykaj do swojego fałszywego króla. Krasnoludy nie będą go dziś słuchać. Ty! To jeszcze nie koniec. Król Logan każe cię poćwiartować. No i nie możesz było wejść bitki. Do Orzamaru, szara strażniczko, chociaż nie wiem, czy znajdziesz tu pomoc. A będziemy razem z Lir polować na bryłkowce. Dobrze. A teraz Dwala, strażniczko. Dawno już nie gościliśmy waszego bractwa w naszym mieście. Przekazaliśmy wieść o twoim przybyciu. Orzamar wita cię z otwartymi ramionami. Dobrej podróży, strażniczko. Okej. Coś wspaniałego. To chyba posągi przedstawiające krasnoludzkich patronów. Tak, to prawda. Musimy też wszystkim pogadać. To będą długie rozmowy. Gdybyś tylko zjawiła się tutaj w spokojniejszych czasach. Dobrze, więc zaczniemy od tej strony. To coś pięknego, córko. Jeśli będziesz ciężko pracować, tak jak Branda, twoje imię stanie się znane w całym Orzamarze. Pani matko, ja nie chcę być taka jak ona. No. Ona... Ani mi się wasz tak mówić. Ani do mnie, ani do nikogo innego. A teraz marsz z powrotem do kuźni i bierz się do roboty. Dobrze, pani matko. Do kuźni. Gdybyś tylko zjawiła się tutaj w spokojniejszych czasach. Branda. Zrobione. Patroni. O, jak tego dużo. Będą powtarzać to samo. Patronka Frildan. Kodeks o patrona. To już nic nowego tu nie będzie, ale musimy w to wszystko kliknąć. Patronka Lantena. Oczywiście. Krasnoludzki uczony. Ty coś innego powiesz? Okaż szacunek, powierzchniowcu. Jesteś w komnacie bohaterów, domu najlepszych spośród nas.
Te posągi są naprawdę wspaniałe. Patroni, krasnoludy, które osiągnęły coś prawdziwie wielkiego, uważane są za przodków nawet wówczas, gdy kroczą wśród nas. Gdybyśmy tylko mieli teraz jednego z nich, kogoś, kto nas zjednoczy. Wobec takiego głosu nikt nie śmiałby się sprzeciwić. Może mogę wam pomóc? A może ja sobie tego nie życzę? Nie uchodzi, żeby powierzchniowcy widzieli nasze miasto w takim stanie. Żegnaj, strażniczko. No, ale mam nadzieję, że nie będziesz potrzebna. No i będę, a ty jesteś nieuprzejmy. Patron Garal. Patron Bemot. Od wielu dni nie jadłem. Dasz może starcowi kilka monet? No, nie dam, bo nie mogę. To nie moja wina. Patron Ortan. Alisterze, mogę cię prosić na słówko? Oczywiście. Wszystko dla mojej najulubieńszej czarodziejki. Wygląda na to, że nasza nieustraszona przywódczyni i ty jesteście ostatnio nierozłączni. Niemal zrośnięci biodrami. To chyba lekka przesada, nie sądzisz? Wiesz, teraz, gdy jesteś z kimś blisko związany, powinieneś dowiedzieć się, skąd tak naprawdę biorą się dzieci. Słucham? Zakon twierdzi, że śnisz o dzieciach, a dobre duchy pustki zabierają je stamtąd i zostawiają w twoich ramionach. Ale tak nie jest. Tak naprawdę, gdy dziewczyna i chłopak się kochają... Na płonący miecz Andrasty. Wiem, skąd się biorą dzieci. Wiesz? Naprawdę? Taką mam nadzieję. Wierzę. Zrobiłeś się czerwony jak burak. To urocze. Zrobiłaś to specjalnie. Ależ Alisterze, dlaczego miałabym tak postąpić? Bo jesteś podła. Zgrywasz tylko wątłą staruszkę. Nie dam się tak łatwo oszukać. Będę miał na ciebie oko. Te rozmowy są kapitalne. Raport komisji. Klucze do miasta. Orzamar w pełnej krasie. Kongres wynosi króla do władzy, a król wybiera swego następcę. Pokrewieństwo o niczym nie decyduje. Lub gdy, jak teraz, ktoś próbuje wykorzystać kongres do przeprowadzenia przewrotu. Kto wie, co mój ojciec mówił na łożu śmierci, gdy był przy nim ten uzurpator Haraumont. Każę cię wtrącić do więzienia. Ta sytuacja cię przerosła. Rozdzielcie Deshirów w diamentowym zakątku. Nie pozwolę, by Peylen wzniecił powstanie. Nie mów tak o tym, który powinien być naszym królem! No, ciekawe powitanie. Aktualizowano kodeks. Lord Peral Haraumont. Szczególnie na oczach obcych. No właśnie. Kapitan straży, musimy teraz z nim pogadać. Waeta, powierzchniowcu. Możesz wejść do dzielnicy gminu, ale znaj swoje miejsce. Strażniczka czy nie, chce mieć tu porządek. Nadciąga plaga i potrzebuje pomocy Orzamaru. Problemy powierzchniowców. Cóż, nie mamy króla, który by cię wysłuchał. Możesz przyłączyć się do tych krzykaczy z kongresu w diamentowym zakątku, jeśli chcesz. Banda Deshirów kłóci się o piach. Baelen, Haraumont, czym oni się różnią? Patrona wśród nich nie znajdziesz.
patrona? Powierzchniowcy nie wyznają patronów? Wszyscy zagubiliście się w niebie. To najlepsi spośród nas, uznawani za żyjących przodków. Jeśli naprawdę musisz być naszą strażniczką, to chociaż nas poznaj. Idź do rzeźbiarza wspomnień w skulptorium. To jedyna dobra część diamentowego zakątka. Czyli Baylen i Haromon są tu najważniejsi? Pozamykali się w domach. Tak się boją siebie nawzajem. Jak widziałaś, utrzymanie porządku wśród prostego ludu to ryzykowna robota. To nie miejsce dla możnych panów. Baylen przemawia poprzez swojego przybocznego, Wartaga Gavorna. Znajdziesz go w kongresie. Lorda Haromonta reprezentuje Dulin Forender w jego posiadłości. Jak miasto może tak funkcjonować? Widzisz, dlatego nie chcę, żebyście wy, powierzchniowcy, widzieli nas w biedzie. Wydaje się wam, że zawsze tu tak jest. Na rynku ruch, choć towarów brakuje, a karczma zawsze stoi otworem. Zwykle zła krew nie wychodzi poza próby. Przydałoby się tam wrzucić Baylena z Haromontem. Rozwiązaliby to raz dwa. Próby? Pojedynki w imię przodków i honoru. Nie oczekuję, że powierzchniowiec to zrozumie. Jeśli naprawdę musisz być naszą strażniczką, to chociaż nas poznaj. Idź do rzeźbiarza wspomnień w skulptorium. To jedyna dobra część diamentowego zakątka. Dobrze, czas już na mnie. Ano, czas na ciebie. Wartag Gavorn. Zaktualizowano zadanie. Porozmawiaj z prawą ręką księcia Baylena. Książę Baylen to jeden z dwóch pretendentów do tronu. Aby zaprosił cię na audiencję, musisz najpierw pomówić z jego przybocznym i prawą ręką, Wartagiem Gavornem. Znajdziesz go w komnatach kongresu w diamentowym zakątku. Tutaj nam się jeszcze pojawiły inne zadanka. Dulin Forender. Porozmawiaj z Dulinem Forenderem. Lord Haromont to jeden z dwóch pretendentów do tronu. Aby zaprosił cię na audiencję, musisz najpierw pomówić z Dulinem Forenderem. Znajdziesz go albo w posiadłości Haromonta w diamentowym zakątku lub w oberży. Oddaj sekretarza Banderola. Porozmawiaj z lordami zasiadającymi w kongresie. Na szczytach władzy Orzammaru zapanował chaos. Przemówienie do członków kongresu wydaje się dobrym sposobem na rozpoczęcie poszukiwania wyjścia z sytuacji. Siedziba kongresu znajduje się w diamentowym zakątku. Także my to trochę tutaj... Ale ja zdanie skonstruowałam. My trochę tutaj czasu spędzimy. O tak. I jeszcze tak tutaj zbieramy różne takie rzeczy. Zaktualizowano kodeks. Miasto Orzammar. Takie mozaiki będziemy tu klikać. A na tym moście inicjują się dialogi. Jest wiele wspaniałych opowieści o zagubionych królach, którzy wrócili na swe ziemie, aby w chwale objąć nad nimi panowanie. Nie jestem zagubiony. Nie jestem też królem. Chwała też jest mi obca. Jesteś synem Marika, prawowitym królem Fereldenu. Jestem synem uwiedzionej pokojówki i człowieka, który przez przypadek był królem. Nie mogę być królem. Zdarza się, że zastanawiam się, który but jest na którą nogę. Cały czas na czele królestw stają kompletni głupcy, a ty się do nich nie zaliczasz. Co za ulga. A butami się nie przejmuj. Królowie nie muszą się sami ubierać. Od tego mają doradców, prawda? No i pokojówkę. Dobre. Tutaj jeszcze mamy dokument. O naturze krasnoludzkiej. A czemu mi się nie pojawiło? Tu jest klucze do miasta. No niestety nie wiem, gdzie jest o naturze krasnoludzkiej. Ale dobrze, w tym miejscu się pożegnamy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, pa!